Witamy Was w ostatnim dniu challenge'u 7 dni w Dubaju za 1 grosza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj wracamy do Polski, ale to, czy udało nam się zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, żeby z pieniędzy stąd zarobionych wrócić do Polski, dowiedzie się dopiero na lotnisku. Dobra, najwyżej nie wrócimy. Zawieziemy karmę dla psiaków wtedy, jeżeli nam się nie udało. Piotrek właśnie się wymeldował ze swojego apartamentu, wziął swoje walizki. Ja, no, spałem u Kena jak zwykle. Idziemy jeść. Idziemy coś zjeść. Chodź. Ostatni posiłek w legendarnym miejscu tutaj, czyli KFC, najlepsza restauracja. Dobra, za 22 lat zaszelejmy. Cały dzisiejszy dzień był zaplanowany, dosłownie, co do każdej sekundy filmu, film był zaplanowany. Udało mi się ugadać z kimś stąd, z Dubaju, z Polakiem, który dostarczyłby naprawdę dużo fajnego kontentu. Lecz niestety, ta osoba dalej... Lecz niestety, chuj. Mamy obecnie godzinę 12:30, mieliśmy być w miejscu prywatnym, wartym około, nie wiem, 100-150 milionów złotych. I mieliśmy tam cały dzień robić content. No, ale tak jak powiedziałem, osoba, z którą mieliśmy to zaplanowane, już śpi. Jak widzieliście, my już musimy latać normalnie z walizkami, bo nie mamy ich gdzie zostawić nawet. Więc zarobienie pieniędzy teraz będzie mega ciężkie. Pierwsze 5 dni tego challenge'u uważam za mega udane. Mega fajnie się bawiłem, mega się wymęczyliśmy z Piotrkiem bardzo. Oj, tak jest dobre, ja pierdzielę. Natomiast dzień wczorajszy i dzień dzisiejszy zaliczam trochę do nieudanych. Miałem na nie zupełnie inny plan, zupełnie inny pomysł, ale coś nam nie wyszło. Czasami tak jest w życiu, że coś nam nie wychodzi. U mnie często tak jest. Lot mamy o 20:50 z Abu Dhabi, więc musimy się jeszcze dostać do Abu Dhabi. Czy uważam, że to była fajna przygoda i fajny challenge? Tak, zajebiste, ale jestem wymęczony. Chcę już wrócić do Polski, Piotrek zresztą tak samo. Też ma już dosyć Dubaju i tego Dubaju raczej będziemy mieć dosyć na bardzo długo. Na zawsze. Na zawsze? Nie wrócisz tu nigdy? Szczerze? No? Nie. Nie planuję tu powrotów. Może przejazdem, żeby lotnisko zobaczyć w Dubaju. Także tak szczerze, to Dubaj nas jakoś specjalnie nie porwał. Moje zajęcia dużo ciekawsze kierunki. Jak oceniasz ogólnie nasz challenge? Uważam, że początek nam poszedł bardzo fajnie i finansowo i zrobiliśmy dużo w miarę. Jakoś te pierwsze dni się ogarnęło. Pod koniec mieliśmy jakiś taki zastój nagle. Zjazd taki, nie? Zjazd, no. Ale nie tyle co od nas, zaczęliśmy mieć strasznego pecha na samym końcu. Mhm. Wszystko nam się wysypywało, nic nam nie wychodziło. No. Te ostatnie dni. Mając tu już większą ilość pieniędzy, nie mogliśmy tego reinwestować. Nie mogliśmy po prostu reinwestować tej pieniędzy, które już mamy, w to, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Bo najprostszym takim schematem tego jest handel. A tu i handel jest zabroniony przez takie osoby jak my. No, cieszę się, że byliśmy tu razem. Fajnie było. Co do Polski. A jeszcze nas czeka powrót z Katowic. To prawda. Wpadliśmy z Piotrkiem na jeszcze jeden fajny pomysł, aby kupić zestaw magnesów. I te magnesy rozrosuję Wam spośród komentarzy. Więc jeżeli chcecie dostać magnes z Dubaju, wystarczy, że skomentujecie ten film, chcę magnes. Ja sobie wylosuję kilka osób, którym wyślę magnes. Więc lecimy teraz je kupić. Oczywiście za pieniądze zarobione tutaj, a nie za prywatne. Tak, żebyście Wy też może mieli jakąś pamiątkę z tego challenge'u. Wiecie, żebyście byli z tym jakoś związani, powiązani w ogóle z całym tym challenge'em. Wydaje mi się, że to fajny pomysł. Wy będziecie mieć ode mnie pamiątkę stąd i jakoś Was może to uszczęśliwi. Myślę, że to jest coś fajnego. Szczególnie dla Was. I proszę bardzo, mamy magnesy. Taki zestaw za 20, ja tu jest 12 magnesów. To wydaje się fajne, nie? Paka, podkładka pod myszkę. Podkładka pod myszkę. Zajebiste. Dobra, 12 magnesów za 20. Myślę, że to fajny deal i fajny dla Was prezent. W takim razie bierzemy. I mamy dla Was magnesy. Fajnie. Macie gifta od nas. Czeka nas teraz mały przystanek na dworzec autobusowy, aby, no wiecie, musimy jakoś dostać się do Abu Dhabi. Jednak nie mamy lotu z Dubaju, ponieważ jest on bardzo drogi w porównaniu do lotu z Abu Dhabi. Także musimy teraz przejść się spacerkiem kawałek, dotrzeć na dworzec autobusowy, skąd mamy autobus do Abu Dhabi, który też kosztuje niemało. A jestem dzisiejszym dniem taki rozwalony totalnie, masakra. Trip, zabawa, przygoda! Musimy iść tam, żeby odebrać bilety. Aha. Do office'a. Ale to ten autobus? Tak, to ten autobus. Okay. Jedziemy na lotnisko do Abu Dhabi. Bilety nas kosztowały 85 zł, czyli na dirhamy jakieś 80 dirhamów, coś takiego. Bilety na lotnisko. Ty masz taką poczekalnię. Też wejdź, bo musisz pokazać dowód osobisty albo paszport. I have this and this. Still photographer. We are vlogger. Yeah, vloggers. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, bye. Have a nice day, bye. I szybko poszła, już mamy bilety, czaisz? Tak, a ty mówiłeś, że trzeba pokazywać coś, ja ci mogę pokazać. Zajebiste, spoko, mega fajne. Bo nas znają. Znają nas, tak oglądają, pewnie tak. To widzowie byli.
widzowie myślisz? To mój wujek. Wujek? No. Rodzina. Tak, teraz rodzina. Dobra, pakujemy się, co? No, pakujemy się. Ładujemy walizki? Tak. Dobra, no. Jest moja, jest twoja. Wsiadamy. Ale nie ma naszego ziomala. No dobra, to co? Trudno. Wchodzimy. Masz bilet, więc. Dobrze, chłodno. Wiesz, największa zagadka jest taka, że albo przez ostatnie dni dosyć szastamy pieniędzmi, nie powiesz. No troszkę tak, no. I teraz zagadka dla widzów. Więc pierwsza opcja, mamy za mało pieniędzy i wiemy, że nam się nie uda, więc wydajemy ile możemy. Druga opcja, mamy za dużo pieniędzy i wiemy, że możemy sobie pozwolić i wydajemy. Trzecia opcja, jesteśmy dzieciakami i wydajemy za dużo pieniędzy. Wiesz, co by było najśmieszniejsze? Gdyby się okazało, że brakuje nam jakichś 30-40 dirhamów, a my poszliśmy do Starbucksa. To by było zabawne. Szybko byśmy na lotnisku próbowali zarobić. Albo byśmy zostali pilotami samolotu. O. To zajebiste by było. Dobre. Ja umiem latać, no. Tak? Tak. Nie ma naszych walizek. O, to lipa. Lipa, nie? Straszna lipa, no. Straszna lipa. Była lipa. Wysiadając z autobusu spotkaliśmy ziomala z Polski, który zapytał nas, co robimy w Dubaju, ale dodatkowo wprowadził on nas w niemałą zagwostkę. A teraz musimy wrócić do Polski. O 20.50 masz lot do Katowic, czy jak? Nie do Katowic, do Krakowa. Do Krakowa? Wieczysz, nie? Mamy o 20.50 do Katowic chyba. Tak? Albo do Krakowa? No właśnie, bo wydaje mi się, że do Krakowa. No nie do Krakowa, na pewno nie do Krakowa. Ja nie wiem, on rezerwował. Ja rezerwowałem. To zobacz na niego, ja bym nie dąkał. Ja bym generalnie nie ufałem, ale... Ty mamy auto w Katowicach. Jak? Pojebie mnie, jak my kurwa do Krakowa będziemy. To są takie nagrywki. Tak, powiem, że tam piękną dziewczynę, kulturkę tego... budowania. Okej. Okay. Prawdopodobnie się tu wiąże. O kurde, tak poważnie. No taki mega trip dobry. Mamy do tego kanału? Z kanału Freli. Co robiliście? Żyliśmy w Dubaju przez 7 dni za 1 grosz. Polecam tutaj. Dzięki za ten. I my może mamy ten lot do Krakowa? Do Katowic mamy. Do Katowic? Jesteś tak. Pewny? Przynajmniej tak mi wysłałeś screena. No to tak mamy może. A nie, bo ja Zbadaj Element zmieniłem z Krakowa na Katowice. Spoko, bo zadzwoń do nich, to może nam auto przewiozą do Krakowa. Mi się wydaje, że to jest złe lotnisko. Nie, no jesteś na dobrym lotnisku. Jesteś pewien? No tak. Weź zobacz bilety. Abu Zabi Auch. Pojebie mnie, jak my kurwa do Krakowa będziemy. Ale to nie moja wina, nie? Nie, pokazuj mi, że jesteśmy w dobrym miejscu. Ale bilet! Zobacz bilet! Nie, nie mam pobranego. Muszę wyciągnąć laptopa. Ja pierdolę, no to wyciągnę. Ty, czekaj, no ale... Chyba, że my jesteśmy na jakimś... na złych wylotach w ogóle. Idziemy do informacji, chodź. O kurde, ej, fajnie się zapowiada. Mega! Dobrze, takie. Że przyjechaliśmy wcześniej na to lotnisko. No nie, ty chciałeś przyjechać na ostatnią chwilę. No ja tak chciałem. No nie ma, nie ma Wizzarów. Widać z daleka, że nie ma żadnego Wizzara. Jedyny lot do Polski to jest w ogóle ten do Krakowa. Dobra, loguję się na Wizzarze i kombinuję coś, bo nie wiem, co się dzieje. A godzina się zgadza, 20.50. No, lecimy o 20.50. Zabijcie mnie, ja pierdolę, czemu ja się zgodziłem w ogóle z tobą lecieć? Dobra, ale po co ty się stresujesz w ogóle, ja nie rozumiem. Bo ja bym chciał wrócić już do domu. Ha. Nie, no jest kozacko. Zapowiada się super powrót, nieźle. Chcesz zacząć magię Wizzara? Patrz, mamy z Abu Dhabi Auch do Katowice. Wszystko jest potwierdzone, widzisz? Katowice. Ale jakieś pokaż szczegóły. Stary, jakie Katowice? Jak w Krakowie przecież. Ej, ale Wizard się zastanawiał, tak szczerze. Tam mi pokazuje do Katowic, stary, i bezpośredni lot. No, ja wiem. Zobacz, czy mają WhatsAppa i trzeba do nich zadzwonić. No to raczej lotu nam nie dadzą prywatnego. No ale to co, ale... muszą nam transport załatwić w takim razie do Katowic. My już mówiliśmy, że z Katowic powrót i tak dalej, jeszcze teraz będziemy zmęczeni. Tymczasem mamy, musimy się dostać z Krakowa do Katowic. I z Katowic dopiero do Gdańska. Tak. Ty, ale my powinniśmy jakieś odszkodowanie się ubiegać. Powinniśmy o odszkodowanie, będziemy się ubiegać na pewno. O, Paweł dzwoni. Cześć misiaczku, co u ciebie? Cześć dzieciak. Otóż kupowałem bilet powrotny do Katowic. Natomiast strona Wizzara się zbugowała i pokazuje nam, że mamy lot z Abu Dhabi do Katowic. Natomiast, gdy przejdziesz dalej, to okazuje się, że mamy lot do Krakowa. No nie ma tragedii. No nie ma tragedii, tylko musimy sobie ogarnąć transport, nie? No to, no powrotek i po ten lot już wiesz, nie ma tragedii, gorzej jakby lotu nie było, nie? No. Ja tak raz zrobiłem starym i widnieje do dzisiaj w aplikacji lot na 8 kwietnia 2026. z Grecji do Warszawy. Zajebiste. Mówi, ty olej, jaki tani bilet był. Cześć, rakieta. Dzień dobry. Ty słuchaj, bo zły lot zarezerwowałem, jestem obecnie w Abu Dhabi. Co się odjebał?
Słuchaj, będę o 23.55 w Krakowie. No, tylko że mnie nie ma w Krakowie. Gdzie jesteś? Jadę z Poszkola, jadę do Sącza. Ja pierdzielę. No nic, mi kolorowy. Dziękuję. Tak, jak już nawet pobierzesz kartę pokładową, to jest z Auch do Kryky. Ale lipa straszna. Nie płacz, Piotrek, proszę. Ja jak jeszcze będziemy godzinę musieli jechać pankiem, jeżeli będziemy musieli, a potem jakieś 6 godzin autem plus jakieś 2 godziny na naładowanie, dojeżdżając na lotnisko, musimy się cofnąć do Katowic, żeby się naładować, żeby się cofnąć z powrotem w tamtą stronę. No se wymyśliłeś elektryczny samochód. Se wymyśliłeś bilety, aaa. Trip, zabawa, przygoda! Hello. Can I have your ticket? No, ticket. We have... Is this? And you have one more. Yeah, one more. Maximilian and me, yeah. Yeah, Peter, yeah, yeah. Right. Two bags, two luggage. Yeah. Two luggage. Zmieściłem się. Yeah. Czekamy na nasze karty pokładowe. Naprawdę lecimy od razu w kolejnego tripa. Tak. Honolulu nadchodzimy. Mamy, udało się. Udało nam się odprawić, oddaliśmy bagaże, mamy już karty pokładowe. Śmigamy w stronę lotniska w takim razie. Aby zaliczyć pieniądze od Kena, które od niego dostałem. Yeah, I wanna thank you for testing the software and like showing it to your audience. So this is for you and good luck with the rest of your mission. Musiałem przetestować jego program na komputer ClipClip, który umożliwia szybsze wykonywanie podstawowych czynności przy pisaniu e-maili, wrzucaniu zdjęć, czy automatycznie potrafi przepisać i przetłumaczyć tekst ze zdjęcia. Tutaj akurat przyznam się bez bicia, że na tej przebitce gram w LoL'a. I nie będę was oszukiwał, że tak nie jest. Ale rzeczywiście, przetestowałem software Kena i sprawdza się on w 100%, jeżeli chodzi o usprawnienie biurowej pracy na komputerze. A teraz, czas na to, abyście dowiedzieli się, czy starczy nam na bilet powrotny. Kurwa, ile tutaj przebitki potrzebujesz? Jak ty kurwa mecz TFT grasz i mi powiesz po meczu, kurwa, dobra, koniec. No kurwa, słyszę tą ligę przecież. Dobra, czas chyba na ostatni moment w tej serii. Piotrek, czy uważasz, wybacz, ale gram tu w TFT na laptopie przed samolotem. Piotrek, czy uważasz, że udało nam się zrobić wystarczająco pieniędzy na bilet powrotny? Tak. A ja ci powiem tylko jedno, z palcem w dupie. Mamy duży zapas nawet. Bilet kosztował 136 dolarów, czyli jakieś 550 zł, a mamy więcej dirhamów niż złotówek, stary. Idziemy na Starbucksa? Ale ogólnie trzeba przyznać, że mocno dupę nam uratował Hubert i Ken. Od Kena dostaliśmy 600, od Huberta dostaliśmy 500. Pierwszego dnia dostaliśmy 100 od ziomala. W jeden dzień zarobiliśmy prawie 100. Gdyby nie Hubert i Ken, to by się nie udało. No mieliśmy też farta, że spotkaliśmy i Huberta i Kena akurat, nie? To prawda. Więc niesamowite rzeczy się wydarzyły, że to się udało. Czy jestem usatysfakcjonowany z całej tej serii? Nie potoczyło to się po moich planach w ogóle. Miałem inne wyobrażenie na temat całej tej serii w swojej głowie, więc nie jestem z niej aż tak usatysfakcjonowany, jak chciałem, ale udało się. Co mogę wam więcej powiedzieć? No, przeżyliśmy 7 dni w Dubaju za grosz i zarobiliśmy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby żyć na miejscu oraz żeby wrócić do Polski. Czekaj, bo muszę wybrać emblemat. No spoko, spoko. Mhm. To nie, wcale nam samolot nie ucieka, spoko, nie przejmij. Nie, nie, poczekaj chwilę, dobra? Nie, luzik. Sekundę. Luzik. Sądziłem, że ta seria nie wyjdzie. W sensie, że nie uda nam się zarobić, że nic nie uda nam się zarobić, a zarobiliśmy ponad jakieś... No myślę, że zarobiliśmy około 1500 zł ogólnie w Dubaju. W 7 dni to jest dobry wynik. Ja jestem usatysfakcjonowany, że udało nam się, ale jestem nieusatysfakcjonowany, jak to zrobiliśmy, więc zresztą sami zobaczcie. Tak jak na końcu powiedziałem, jestem totalnie nieusatysfakcjonowany tym, jak zarobiliśmy pieniądze i to w ogóle, że ten challenge się udał. Miałem nadzieję, że więcej popracuję, znajdę więcej sposobów. Mimo wszystko wybrałem sobie ciężki kraj i pojechałem tam trochę bez pomysłu. To mój błąd. Błąd na przyszłość. Dlatego, tak czy tak, zawieziemy karmę i rzeczy dla psiaków. Chodźmy. Pewna firma, która ma akcesoria dla zwierząt, wysłała nam paczkę, abyśmy również się przekazali do schroniska. Bardzo fajne akcesoria dla zwierząt. Bardzo fajne. I bardzo dobrej jakości. I bardzo dobra firma. Hauki.pl. Więc mamy takie szarpaki dla zabawy dla psów, plus mamy, dostaliśmy tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo... Szeleczki. Szelki, obroże, smycze i tak dalej. Jesteśmy w Pepko, musimy znaleźć jakieś koce. Tu są koce. Taki 12 zł kosztuje. Ty żartujesz. I kupisz takich 10 i z git. Ale to poczekaj, żebyś dobry wziął, bo ty wziąłeś ten za 5 dych. Dobra, to był żart, nie? 5? No. 4. Mamy 4 duże i mamy jakieś 10 małych. Małych. W tym razie mamy wszystko, co chcieliśmy i ruszamy do schronicy. Czyli mamy asortymentu za około 2500, bo zostawiliśmy tutaj 300 zł chyba, tak? No niecałe, 200 zł. Niecałe. 1300 zostawiliśmy w karmie, plus paczka z hauki.pl za 1000 zł.
więc mamy powyżej 2500. Jesteśmy właśnie pod schroniskiem Ciapkowo w Gdyni. Idziemy wejść i w ogóle powiedzieć, że mamy taką paczkę dla nich. Gdzie możemy ją zanieść? Trzeba znaleźć kogoś, kto wypracuje. Przekażemy wszystko. Będzie pięknie. Chciałeś zrobić taką akcję, że idziesz do centrum miasta i podchodzisz do ludzi, którzy mają psy i po prostu dajesz im hałki.pl. Hałki.pl. Halo? Mamy koce. Nie ma problemu. Bardzo, naprawdę dziękujemy, jesteśmy wdzięczni. Mamy oczywiście też karmę dla psa i jedną dla kota. Pobraliśmy najróżniejsze, jak się dało. Jakiś dla małych, nie, dla dużych. Nie, cudnie, dla małych, dla dużych. No i oprócz tego mamy, wiadomo, szelki, smycze, zabawki, takie rzeczy. I torcik dla psów świąteczny. Tak, torcik na finał i tu właśnie dzięki uprzejmości firmy Hałki dostaliśmy szarpaki dla psa siaków, obroże, super, smycze i tak dalej. Super. Serdecznie Wam dziękujemy. Nie ma problemu. Życzymy wszystkiego co najlepsze na święta. Dziękujemy serdecznie wzajemnie. I na nowy rok i życzę powodzenia w kolejnych dziękujemy pomysłach, dziękujemy, i przygodach. I trzymamy mocno kciuki. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. No to wszystko mamy załatwione i wszystko za nami.